now the phenomenal reflexes of the players vying for top spot in the table tennis European Championships. With Meepan. Witamy, moi państwo, bardzo serdecznie z Zagrzebia. Kolejny raz już dzisiaj w tym ostatnim decydującym dniu. Chciałem powiedzieć, ale przed jutro jeszcze finał singla, więc dzisiaj dla nas najważniejsze momenty Mistrzostw Europy, półfinały i finały gry podwójnej mężczyzn. Także oglądaliśmy finał gry pojedynczej kobiet i za chwilę będziemy oglądali półfinały gry pojedynczej mężczyzn. Najpierw Chorwat Primorac, którego teraz oglądamy, spotka się z Grekiem Krangą, a potem Austriak Schlager kontra ten ogromnie utalentowany Timo Boll z Niemiec. Kranga kontra Primorac, doświadczeni zawodnicy, 33 lata już za kilka tygodni skończy Zoran Primorac. Kalinikos Kranga, również zawodnik bardzo doświadczony, 30-letni. Jednym słowem, dwaj, którzy już w swojej karierze tenisowej osiągnęli bardzo, bardzo wiele. Stąd, panie Marku, zwracam się do trenera Marka Rzemka, z którym wspólnie te mistrzostwa dla państwa komentujemy. Wydaje się, że trudno wytypować faworyta, bo obaj rzeczywiście sporo osiągnęli i nieraz grali na tym poziomie zawodów, prawda? Trudno wytypować faworyta, to fakt, bo sama lista klasyfikacyjna, gdzie Kalinikos Kranga, Rumun, w tej chwili grający w barwach Grecji, jest szósty na liście, dziewiąty Zoran Primorac z Chorwat. Obaj, tu będzie ciekawe spotkanie, gdyż obaj dobrze grają backhandami. Ja będę w czasie transmisji zwracał na to uwagę. To jest nieczęsto spotykana w tej chwili broń. Większość zawodników to forehandziści. Ci oczywiście też grają znakomicie forehandem, ale obaj mają umiejętność grania backhandem. Sam jestem ciekaw, jak poradzą sobie z tym, wiedząc, że jeden i drugi świetnie grają backhandem. Widzimy drogę zawodników do tego półfinału. Bardzo istotne, można powiedzieć, skalpy w jednym i drugim przypadku, bo Kranga pokonał Waldnera w ćwierćfinale, a z kolei Primorac wygrał z Samsonowem, uważanym za ten wielki, wielki talent i nie bez racji wielkie nazwisko. Pewnie jeden z faworytów do finału. Tymczasem Primorac jeszcze w tym, no już trochę schyłkowym jednak fragmencie kariery, 33 lata, potrafi wygrać z Samsonowym, to na pewno niespodzianka. To jest tak, to jest niespodzianka, oczywiście nie sensacja, bo to są dwaj wielcy zawodnicy. Samsonow wygrał w tym sezonie więcej od Primoraca, ale właśnie do tego backhandu chciałem jeszcze raz nawiązać. Nie boi się Primorac gry z Samsonowem czy z innymi zawodnikami, gdyż świetnie radzi sobie z uderzeniami właśnie w stronę backhandową. Nie ma tu słabego punktu i Samsonowowi trudno było znaleźć takie miejsce, gdzie na pewno wygrałby piłkę. Nie widzieliśmy tego pojedynku, widziałem kilka innych pojedynków Samsonow-Primorac. To jest bardzo, bardzo dobrze grający zawodnik, bardzo myślący przy stole. Zobaczymy tutaj, jak rozwiąże grę z Kreango. Na 10 ostatnich pojedynków, między nimi aż 8 wygrał Primorac. No ale jak powiedzieliśmy, Kreanga dzisiaj jest bardzo wysoko na liście rankingowej, najwyżej, nigdy jeszcze nie był tak wysoko i to oznacza, że nie będzie tutaj na straconej pozycji. Tak, jest groźne, a zwycięstwo z Waldnerem tym bardziej jeszcze powoduje, że zawodnicy muszą na niego uważać. I już mieliśmy próbkę, ostry backhand Kalinikosa Kreanga. Przypomnę raz jeszcze dla tych z państwa, którzy może nie za często oglądają tenis stołowy, od tego sezonu nastąpiła zmiana systemu liczenia punktów. Sety są do 11, oczywiście później na przewagi, trzeba uzyskać 2 punkty przewagi. Do 11 gra się do 4 wygranych setów, a więc 4-0, 4-1 i tak dalej. Nowym systemem, ciekawszym chyba, chociaż pewnie do oceny to jeszcze przyjdzie troszkę poczekać, ale na pewno wszystkie piłki są ważne, nie ma teraz nieważnych zagrań, ponieważ strata 2-3 punktów w secie to już jest potem bardzo trudna do nadrobienia. Tak, widzieliśmy to we wcześniejszych transmisjach, nie jest łatwo odrobić w tym króciutkim secie. Znów doskonałe zagranie z backhandu Kreangi, tu będzie dla koneserów kilka na pewno zagrań, które przypomną, że backhand, dawna specjalność Polaków, Andrzeja Gruby, Leszka Kucharskiego, nadal święci triumf.
Doping, doping widowni, nie dziwimy się. Zoran Primorac. No, został już tylko on na boisku. Chorwatów. Tak, bardzo liczyli na Tamarę Borosz, no ale nie udało jej się awansować do finału. Przegrała z Węgierką Todd, ta w końcu z Chinką z Luksemburga. Jednym słowem, brązowy medal, sukces, ale pewnie troszkę nie do sytu u kibiców chorwackich. Tymczasem 5-2 prowadzi Kranga, pierwszy set półfinałowej gry Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Mocno skoncentrowany i silnie umotywowany rozpoczął Kranga. Tak, tu patrzę z podziwem, znakomicie rozgrzany chyba przed samym spotkaniem. Widać już w tej chwili przed w rytm gry. Primorac jakby spokojniejszy, ale będący na boisku, on zresztą rzadko kiedy unosi się w czasie gry, raczej prezentuje spokojny tenis stołowy. I backhand, zwracałem uwagę, że tu będzie ten języczek uwagi, obaj grają dobrze forehandem, ale przerzucanie piłki na backhand przeciwnika to będzie kwestia co dalej. Krótkie podanie, akcja, otwarcie akcji, przerzucenie piłki na forehand, nie zmieścił się. Dobre zagranie, znów backhand, troszkę szczęścia, bo trafił w kant stołu, ale widzieliśmy, przymierzył się backhandem, był bardzo blisko piłki, wyczuł podanie przeciwnika. To duża sprawa, antycypacja nabiera się oczywiście wraz z wiekiem. Primorac 33 lata, wspomnieliśmy dużo, dużo rozegranych spotkań. Tak, pamiętam Mistrzostwa Europy w Paryżu, kiedy wygrał z Andrzejem Grubą w jednym pierwszym czy drugiej rundzie. To była niespodzianka, 19-letni Primorac, ale kilka miesięcy później zdobył srebrny medal olimpijski w Seulu w deblu i od tego czasu zaczęła się jego wielka kariera. Tutaj kolejna taka pewna rzadkość na boiskach, a w zasadzie na stołach wśród gry mężczyzn, dużo podań backhandem stosuje Primorac. Zauważymy to, sporo podań forehandowych Kreangi, natomiast Primorac bazuje na podaniu z backhandu. To jest przemyślane, on potem dostaje dość wygodną piłkę. Długie, złe podanie i bezpośrednia akcja. Odczytał doskonale rotację przeciwnika Primorac i zagrał pewnie w punkt. I blisko. Obaj trzymają się w backhandzie. Żaden nie otwiera szybko gry w stronę forehandu. Kranga 9-7, a teraz 7-9. Moment seta ważny. Backhandowe podanie, na co zwracałem uwagę, wygodna piłka, później pomyłka. Znakomicie odczytał podanie Primoraca Kreanga i rozbiegany, doskonale przygotowany w tym pierwszym secie do wyjścia wygrywa. Tak, mimo wszystko to jest na pewno niespodzianka. Dwukrotny wicemistrz Europy z ostatnich mistrzostw, Primorac u siebie jest na pewno faworytem. No więc rozpoczął się od niespodzianki, mimo wszystko jednak faworyt gospodarzy, jak powiedziałem, dwukrotnie na ostatnich Mistrzostwach Europy w 1998 i 2000 roku grał w finale, ale przegrał. Przegrał ostatnio z Carlsonem, to była niespodzianka, Primorac był tam wielkim faworytem. No i teoretycznie do 3 razy sztuka. Zobaczymy, na razie 1-0 Kranga, 1-1 w drugim secie. Udana w sumie, ale doszedł do backhandu
backhanda. Tu będzie szukanie tego backhanda. Bardzo to trudny. Jest zawodnik, tak, tak, tak. Zagranie bardzo, bardzo trudne technicznie. Umie przyspieszyć. Zauważyliście Państwo, czekał na piłkę z backhandem i przyspieszył tam, gdzie nie było przeciwnika. Doskonale widział teraz geometrię stołu. Troszkę zdziwiony. Ta piłka była za szybka. Tak, nie spodziewał się tak dobrego zagrania backhandem. Sam próbuje też zagrać w tempo backhandem. Nie wszystko się udaje. Lekka przewaga Kalinikosa Kreangi. I znów znakomity backhand. No niewielu zawodników, powiem szczerze, niewielu zawodników na świecie gra taki backhand. Widzieliście Państwo, znakomite ułożenie, wyciągnięta ręka, bardzo silne zagranie. Trudny serwis, tak a propos serwisu, podczas posiedzenia Europejskiej Federacji zaakceptowano zmiany, jakie nastąpią, serwisem będzie bardziej widoczny. Tak, zdążymy powiedzieć, to parę słów skomentujemy. Ładna akcja Primoracza, spokojna, pewna. 3-4, drugi set, półfinał Mistrzostw Europy. Serw backhandem, akcja później widzieliście Państwo, często stosuje Primoracz serw backhandowy. Ładna odpowiedź Kreangi, ale później lepszy był Zoran Primoracz. Net, powtórzenie. Znów przyspieszenie, no bardzo ładnie łapie Primoracza na takim troszeczkę niedokładnym ustawieniu Kreanga. Dwa znakomite zagrania ze strony backhandowej. Widział, co leci Primoracz, nie trafił. Tak, pozornie dwa returny dobre, a dwa punkty dla jednego, dla Greka, a nie dla Chorwata. Właściwego w zasadzie wyboru i zagrania Primoracza. Dwa punkty po własnym błędzie. 4-6 Primoracz. Backhandowe podanie, po którym gra ostrzej backhandem teraz Zoran Primoracz i zdobywa punkt. Dokładny odbiór, widzieli Państwo, wysoko podniesiona piłka przez Kreangę i backhand, którego nie boi się zagrać Primoracz, wygrywa dwa punkty, równo 6-6 i teraz Kalinikos Kreangę, częściej forehand. I potem akcja z backhandu, trzecia chyba kolejna udana akcja z backhandu. Do tej pory znakomicie mu funkcjonuje backhand. Tak, ale teraz niedokładne podania. W zasadzie znakomicie przewidział Primoracz odbicie piłki. To jest ważna sprawa. Tak, zagrał od razu na punkt. Ważna sprawa dla odbierającego. Nie przestraszył się podania przeciwnika i teraz ma o czym myśleć Kreanga. Co zaserwować za chwilkę w następnej zmianie. A teraz Primoracz. Backhandowy serw. Widzieli Państwo, był w trudnej sytuacji, gdyż nie dograł wcześniej tempo, wcześniej zbyt mocno tego backhandu, ale nogi pozwoliły mu zagrać następną piłkę mocno. I wygrał ważny punkt, bo to już zbliża się końcówka tego setu. Mimo, że był zdecydowanie w trudniejszej sytuacji. Wydawało się, że Kreanga przejął inicjatywę. On jednak zakończył bardzo dobry punkt, bardzo ważny. Świetnie, znakomicie. W tej chwili znów dwa fantastyczne zagrania z backhandu. Znakomite zagrania z backhandu. Tutaj w zasadzie no już tylko refleks został praktycznie po tym zagraniu Kreangi mocnym. I Primoracz był gdzie trzeba. Odbił piłkę. Wygrał ważny, bardzo ważny punkt, bo 7-9 podaje Kreanga, 7-9 ma o czym myśleć, jak zaserwować.
Znakomite, znakomite zagranie. Z obu stron widzieliśmy, z trudnej pozycji próbował Primorac odbić piłkę jeszcze raz, ale po tym serwie już ostro, ostro Kranga, bezdyskusyjnie ostro. Zaryzykował górną rotację, to nie tak dokładnie widać, ale popatrzmy, tak, piłka odbija się lekko w górę, to musi odczytać przeciwnik, żeby dobrze zagrać. Odczytał, zagrał na punkt, wygrał ważną piłkę. Zaryzykował Colin Cram. Tak, pokazał klasę Zoran Primorac, widząc ten serw. I set dla Chorwata, a więc stan meczu wyrównany 1-1, tak jak przypuszczaliśmy. Piękne widowisko oglądamy w Zagrzebiu na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Stoją te mistrzostwa i ten set, zwłaszcza ten drugi, potwierdził, że będziemy tutaj świadkami jeszcze wielu ciekawych wydarzeń w tym półfinale. Tak, znakomite akcje z obu stron. Decydujące przy stanie 8-7, wtedy właśnie ten punkt i tutaj po prostu pięknie. Obaj grają wspaniale backhandami, taki tenisowy, z przyjemnością się ogląda pani. Tak, z przyjemnością widząc walkę. Znakomite spotkanie. Za chwilę trzeci set. Myślę, że na chwilę do tego serwisu byśmy wrócili, bo taki serwis jak Krangi zdaje się, że według nowych przepisów będzie już niedozwolony. Tak, tak, to znaczy część podań forehandowych będzie musiała być wykonywana inaczej. Oczywiście wolno będzie podawać forehandem, ale będzie to już troszeczkę inaczej. Zawodnik musi być inaczej ustawiony, rzucić piłkę musi przed sobą. To tak w dużym skrócie, bo pełny przepis ukaże się dopiero w przepisach światowych i europejskich. Natomiast dużo podań będzie backhandem, no tak jakby ćwiczył to Primorac. Oczywiście nie jest to tak widziane, on od dawna tak podaje piłkę, umie po tym zagrać. Zagranie, podanie i następna akcja często się ze sobą wiąże, w związku z tym dużo zawodnicy poświęcają na dwa tempy. Tak, bo tu zobaczymy na pewno ten forehandowy serwis, gdzie piłka jednak jest z tyłu, prawda? Tak, są momenty, kiedy nie widać dokładnie piłki. Sędziowie widzą, przypomnę przepis będący obowiązującym przepisem do dziś, to sędzia musi widzieć prawidłowość podania, a nie przeciwnik. W związku z tym nie dziwmy się czasem, że my jako obserwatorzy nie widzimy dokładnie piłki. Sędzia decyduje o tym, czy piłka jest podana prawidłowo, czy nie. 2-2, 1-1, idealny remis. Trzeci set półfinału, bardzo ważny, na pewno wszystkie będą tu ważne, ale obaj ogromnie skoncentrowani i na razie mało błędów, dużo odważnych zagrań, atak z jednej i drugiej strony. Obaj bezkompromisowo w zasadzie, tutaj nie ma jakiegoś przebijania, czekania, blokowania, wygodna piłka, już jest atak i to z obu stron. Odbiór podań będzie tutaj też istotną sprawą. No dużo, dużo techniki pokazują obaj zawodnicy. Walczą obaj, no tak, bez żadnego pardonu, bym powiedział. Zoki na trybunach cały czas, Zoran Primorac. Net, tak, powtórzenie. Dobra akcja Kreangi, ale widzieliśmy, Primorac był tam, gdzie trzeba. Nie trafił, ale był tam, gdzie trzeba. Ruszył rękę, mało brakowało, bił piłkę w przeciwną stronę. Piękna wymiana. Obaj, ani kroku do tyłu. Obaj grają głównie atak z obu stron. Żadnych takich miękkich uderzeń. Tutaj był taki moment wyblokowania, ale widzimy, że ten blok jest szybki, że nie do wszystkiego zdąży
Kalinikos Kreang. Doskonałe akcje, doskonałe, to już no po raz kolejny mówię świetnie, doskonale, ale rzeczywiście ręce składają się do oklasków, owaj zawodnicy wspaniale tutaj próbują utrudniać jeszcze, skracają odległość od stołu, żeby zagrać szybciej. Nie wszystko się oczywiście udaje, ale jest na co popatrzeć. Ładna akcja, czysta akcja, ostro backhand, ostro forehand po prostej i punkt. Myślony chyba troszkę dopingiem publiczności Zoran Primorac. Wydawało się, że doskonale odebrał podanie Zoran Primorac, ale nie był, był, popatrzmy, był, był gdzie trzeba, Kalinikos Kreang. Więc milimetry decydowały o powodzeniu tej akcji. Wspaniale chyba intuicyjnie teraz Colin Kreanga odbił piłkę. Znakomite zagranie Primoraca i wspaniale, wspaniale odbił piłkę. Być może zobaczymy to na powtórce. Reakcja nieprawdopodobnie szybka. Tak, to w zasadzie no, intuicyjnie odbił piłkę. Świetnie, odważniejszy był teraz, odważniejszy. Widzieli Państwo, jak gdyby moment zawahania Primoraca. Popatrzmy, tu chciał zagrać ostrzej, nie udało się i za chwilę dużo ostrzej zagrał Kreanga i wygrał piłkę. A więc nic lekkiego nie przechodzi. To trzeba zagrać mocno. Net jeszcze raz. Tak, starają się krótko zaserwować. To jest ważna sprawa. Akcja forehandem spóźnił się. Taki troszkę dziwny sposób. Tak, akcja forehandem po takim odbiorze troszeczkę zbyt prosta. I równo. Wspaniałe bezpośrednie zagranie backhandem, chociaż drugi raz troszkę zdziwiłem się, drugi raz zagrał podanie z górną rotacją Colin Kreanga, nie złapał się na to Primorac, wspaniale odbił i prowadzi. Net? Tak, chciał krócej, bo ten pierwszy serw był jednak nieudany. Teraz zaskoczył długim serwem, w zasadzie zaskoczył Primoraca, gdyż odbił piłkę, nie trafił. Zagrania już w wolne pole nie trafił i w tej chwili... Korzystna bardzo sytuacja dla Chorwata, 9-7, tak. Końcówka seta i dwa serwisy, dwa podania. Ale tu nieraz widzieliśmy po tym jednym. Podanie 7-7 było i Kreanga przegrał. Przegrał dwie piłki, tak jest. I publiczność. Z całego stołu stara się grać Primoraz backhandem. Za lekko zagrał teraz. Miał wygodną piłkę, nie zaryzykował, a zaryzykował Colin Kreanga. Pierwsze przegrane podanie Primoraca w tej serii. Teraz ważny moment. Niedokładnie odbita piłka, ten return zbyt miękki, nie stanowiący kłopotu żadnego i Primorac pewnie w swoim stylu. To pusta piłka, bez rotacji. Wygodna piłka do zagrania i zagrał. A więc setball. Piorunujący Kreangi. Tu już nie było żadnych namysłów. Podanie i akcja. Pierwszy setball obroniony.
Zaryzykował teraz, zaryzykował po raz kolejny Colin Kreanga, podanie dość wysokie i czytelne. Primorac nie trafił, no końcówka, ręka drgnęła, bo w zasadzie zagrał znakomicie w punkt, nie trafił. Był gdzie trzeba, proszę zauważyć, blisko nogami, nie trafił. Niestety, niestety dla gospodarzy troszkę za nerwowo. Jakby Primorac usztywnił się. Te trzy ostatnie piłki wyraźnie po jego błędach. Tak, trzy ostatnie piłki po błędach, z tym, że to ryzyko, które podjął Kreanga w pierwszym tempie, no opłaciło się jak widać. I w tej chwili on w lepszej sytuacji podaje i piłka setowa. Świetny return. 11-11 to jeszcze nie jest koniec. Dobry return, co prawda ryzykowny trochę, bo w backhand Kreangi. Nie spodziewałem się tego returnu w backhand, a jednak Zoran Primorac dojrzał widocznie, że jest miejsce. Teraz po swoim serwisie wygodną piłkę, tym razem nie pomylił się i aplauz publiczności, tak widzimy, źle odebrane podanie, zbyt miękko. I sytuacja odwrotna. Teraz Zoran Primorac. Widzieli Państwo, co mogą zawodnicy. Fantastyczna, fantastyczna akcja. Muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem rzutu do piłki przy stole ping-pongowym. Skutecznego w dodatku. Tak, fantastyczne zagranie. I jeszcze chciał skontrować. Oklaski, oklaski dla obu zawodników. Wielki, naprawdę światowy tenis stołowy oglądamy w Zagrzebiu, ale ten półfinał jest chyba na najwyższym poziomie z dotychczasowych gier, które oglądaliśmy. Nadzwyczajny, wyrównany przede wszystkim, ogromnie emocjonujący. No i teraz zastanawia Primorac, co dalej, jak zaserwować. Jest trzy piłki setowe miał, jedną do tej pory miał Kreanga w tym secie i 12-12. Na pewno będzie to kluczowy set dla tego i Primorac. Podcięta, widzieli Państwo zapewne złożenie się w końcowej fazie ręki z rakietką. Podcięta piłka, widział to Kreanga, zagrał, ale jednak po taśmie walto. Kolejna piłka setowa dla Primoracza. Ładna, ładna taka akcja trenowana. Serw z rotacją, bał się trochę Primorac zagrać mocno, a odpowiedź Kreangi z backhandu znakomita. I równo. Mało brakowało, teraz cofnięty wyraźnie Kreanga, bronił się jak mógł przez kilka temp. Ostatnia piłka nieudana i znów piłka dla Primoraca. Obaj nie szczędzą sobie mocnych zagrań, no to nadszarpnie ich siły na pewno. Zobaczymy, co dalej. Przestrzelił, a ten zdążył. 2-1 po na pewno najbardziej wyrównanym, ale przy tym ogromnie widowiskowym secie. Zdążył Primorac podnieść rękę, zagrać ostrzej. To wystarczyło, żeby do następnej piłki Kreanga nie zdążył. Ważny set dla obu.
12-13. Ogromny, wyrównany set, a przede wszystkim istotny dla meczu. Trzeba mieć dużo w sobie pozytywnego myślenia, żeby przetrzymać, myślę tu o Kranze, ten kryzys, bo 2-1 było na wyciągnięcie ręki. Miał piłki setowe, nie udało się i teraz trzeba odrabiać dystans i ciągle myśleć o tym, że ten mecz można jeszcze wygrać. Oczywiście, obaj wiedzą, że ten mecz można jeszcze wygrać. Zobaczymy, jak z przygotowaniem fizycznym. Bo tu bardzo dużo sił wkładają w te zagrania. Czwarty set, przypomnę, półfinału Mistrzostw Europy Primorac Kreanga, a później obejrzymy drugi półfinał, Austriak Schlager kontra Niemiec Timo Boll. No i zwycięzcy spotkają się w jutrzejszym finale, który też pokażę na antenie Eurosportu. Na razie czwarty set serwuje Kalinikos Kreanga. Dobry odbiór, już ruszył z backhandem. Kreanga nie trafił. Zrewanżował się Zoran Primorac, też backhandem, też nie trafił, a więc ci wielcy potrafią zepsuć piłkę dość prostą. Po tym, co widzieliśmy tutaj, takie piłki wydają się już dość proste. Nie zdążył skontrować. Musiał podciąć piłkę, źle ustawiony. Kreanga nie udany. I obaj szukali miejsca, gdzie można zagrać, żeby przeciwnikowi było trudno. Zobaczył pierwszy Primorac to miejsce. Wygrał piłkę, prowadzi. Teraz tak jakoś bez koncentracji odbił piłkę Primorac. Ale to chwilowe chyba taki brak koncentracji. Nie odebrał gdzie. Dobra piłka, znów z pewnym ryzykiem przez Kreangę, bo rotacja do zagrania przez przeciwnika. Ale nie zdążył zgasić piłki. Wyskoczyła za stół, rotacja inna troszkę niż spodziewał się Zoran Primorac. Tak, szukał tego backhandu po raz któryś Colin Kreanga. Odbijał piłkę dość głęboko, będąc w forehandzie. To nie jest częsta zagrywka, no ale wiedzą, co robią. Wahał się, długo się wahał Primorac. Tak, teraz troszeczkę jakby nie wiedział, co zagrać. Choć piłka była dość typowa. Topspin forehand, zagrał ten topspin w końcu, ale za lekko, za późno i w out. Próba mocnego backhandu, na to zwracaliśmy uwagę, tym razem niedokładnie. Znakomite poprawienie. Tu jest taki moment, z taką rotacją boczną gra Kreanga w pewnym momencie. Bardzo trudna piłka do odbioru. Odebrał ją Primorac, ale poprawka Kreangi była już bezbłędna. Znów szybka, dynamiczna akcja. Tak, spóźniony był Kreanga. Widzieli Państwo, zanim zrobił zamach, już piłka spadała. To jest spóźnienie, minimalne spóźnienie powoduje kłopot z dograniem. Widzieliśmy to teraz, troszkę rozkojarzony po tym zagraniu Colin Kreanga. I 7-5
I znów zatrzyma się ten kluczowy Zoran moment Primorac. Tak jest. Świetny, świetny mecz, znakomite spotkanie. Obaj grają wszystko co najlepsze, proszę zobaczyć. Fantastyczna wymiana. Teraz dwa intuicyjne zagrania obu zawodników, bo ta szybkość nie pozwala na chociaż chwilę namysłu, a więc dwa intuicyjne zagrania. W końcu wygrał piłkę Colin Krang, ale te dwie pierwsze piłki, no bajeczne, bajeczne. Tak, dochodzi do pozycji Kranga, drugą taką piłkę przestrzelił i to podanie, o którym mówiłem, że troszkę ryzykuje otwarcie gry, no stosuje to specjalnie, to znaczy taki jest jego zamysł, otworzyć grę i zagrać mocno pierwsze tempo, nawet ryzykując, że Primorac zagra niewygodną piłkę. Znów szybkie zagranie, znów intuicyjne odbicie piłki, tym razem niedokładne. 9-6, coraz bliżej trzeciego seta. Faworyt gospodarzy Zoran Zoki Primorac. Out, out, tak, troszkę taki moment jakby Kreanga zdekoncentrował się. Dwa podania, które do tej pory odbierał dość spokojnie, w pierwszym tempie zepsute, w tym momencie no jest to strata. Jest to również pewien moment słabości psychicznej być może. 6-10. Szczęśliwie widzieli Państwo po taśmie i potem już akcja nie do odbicia. 11-6, 3-1 prowadzi Zoran Primorac i coraz bliżej trzeciego kolejnego finału Mistrzostw Europy w grze pojedynczej. Dwa przegrał, czy trzeci, ale o tym trzecim to dopiero będziemy mogli mówić, kiedy wygra czwarty set. Na razie 3-1 prowadzi Primorac. Mecz jest naprawdę znakomity. Spotkamy się po krótkiej przerwie reklamowej. Controls for your home. Wracamy do Zagrzebia. 3-1 dla zawodnika, którego gospodarze tutaj bardzo mocno dopingują, to oczywiście Zoran Primorac. 3-1, ale trzeba wygrać 4 sety, żeby być w finale. Jeszcze ten jeden może wcale nie być tak łatwo, choć wydaje się, panie Marku, zwracam się do trenera Marka Rzemka, że jakby sprawiał wrażenie w czwartym secie Kranga troszkę przełamany, trochę tak osłabiony. Takie wrażenie w końcówce zwłaszcza można było odczuć, że troszkę zaczął nie dobiegać. Natomiast Primorac w swoim tempie. Zobaczymy, jak przerwa podziałała na obu zawodników. Ruszyli ostro, ruszyli obaj i ruszył Kranga. Szeroki forehand, bardzo trudna piłka. Przerwa podziałała, jak widzimy, przynajmniej do tego momentu dobrze dla Colina Kranga. Zły, zły odbiór, teraz jakby troszeczkę rozluźniony Primorac. Bo odbił dość łatwą piłkę, jak na ten poziom gry. I ostro, ostro, ryzykownie co prawda, bo to jest takie zagranie na raz. Jak odbije piłkę Primorac w drugą stronę, to nie zdąży Kranga, ale niełatwo jest odbić. To bardzo ostre zagranie, szeroko prowadzona ręka, nisko opuszczona, duży zamach. Ryzykuje Kranga. Piękne, piękne zagranie. Zaczął bardzo Greg ostro. 5-0 przy tych małych setach to jest ogromna przewaga. Można powiedzieć, zaczęli na 5-4, zobaczymy co będzie dalej. No przerwa podziałała dobrze na Colina Kranga, zagrał kilka ostrych piłek. Łatwe podanie, troszkę zdziwiony jestem tym zagraniem Primoraca, gdyż było to takie zagranie raczej
bez specjalnej chęci utrudnienia gry. No i oczywiście Granga skorzystał troszkę z prezentu. 6-0. Net, powtórzenie, tak, sędziowie wyłapali. Znów ryzyko pewne podjęte przez Krangę. Próba otwarcia takiej gry już przy podaniu. Ale tutaj Zoran Primorac spokojnie skończył piłkę. Ale jest z backhandem dalej rozbiegany po tej przerwie. Znakomicie ustawiony do następnej gry. Colin Kranga wysoko, 7-1. No będzie ciężko Zoranowi. Zwłaszcza po takim przestrzeleniu piłki 8-1, a więc wszystko wskazuje na to, że piąty set dla Greka. Znakomite, tak, znakomite zagranie, znów sytuacyjna w zasadzie, wyłącznie intuicyjne zagranie, potem już oczywiście wymarzona pozycja backhandowa, wielkie brawa. Przy tym wyniku można sobie pozwolić na kiks i akcja dalej, co prawda autowa, ale ta chęć gry do przodu Kreangi jest godna podziwu. Net. Znów znakomicie sięgnął piłkę Colin Kreanga, no i ten set w zasadzie bez historii. Bardzo dobra gra Colina Kreangi, słabsza troszkę Primoracza, choć nie aż tak słaba, żeby przegrać tak wysoko. Ale przegrał. 11-3, czyli 3-2 w meczu i wszystko jest możliwe. Stracił koncentrację, jakby Primoracz. Tak, no po tej przerwie wyszedł w zasadzie mało przygotowany do gry, bo bardzo szybko stracił 6 punktów, nie pokazał nic wielkiego, żadnej próby własnej akcji, dopiero w końcówce dwa top spiny. Natomiast Kreanga no, wykorzystał to bezbłędnie, wolniejsze troszeczkę tempo gry, mieści się z tą swoją bardzo ostrą grą, o tak właśnie, no i wysoko było wysoko. Zasłużony set dla Kreanga. Wspomnijmy o naszych zawodnikach. Aż 6 grało w turnieju głównym gry pojedynczej. To chyba największa liczba w historii, prawda? Tak, wszyscy poprzez eliminację, bo żeby dostać się do turnieju głównego trzeba być albo wysoko rozstawionym na liście, albo przejść przez eliminację. 3 naszych zawodników grało bezpośrednio w turnieju głównym, 3 przeszło przez eliminację. Jest to swego rodzaju taki nasz wewnętrzny bardzo mały sukces w tym turnieju, bo to wszyscy przeszli przez eliminację, ci co grali i grali w turnieju głównym, tam parę dobrych spotkań, szczególnie cieszę się, że zagrał doskonałych spotkań kilka nasz najmłodszy zawodnik Daniel Górak. Tu przy okazji serdeczne podziękowania dla jego trenera, jednego z pierwszych trenerów, pana Józefa Jagiełowicza. Dużo bardzo włożył w pracę w tego chłopca i zaczyna to procentować. Wygrał, przypomnę, z Francuzem Silą, podporą francuskiej drużyny. To jest oczywiście sukces nie na miarę jeszcze mistrzostw Europy czy naszych oczekiwań, ale to chłopiec młody. Mam nadzieję, że się rozwinie tak jak inni zawodnicy przed nim. Kranga nie zwalnia tempa, gra znakomicie, ale teraz Primorac podjął walkę już zupełnie inaczej niż w tym poprzednim secie. Jednak 2-0 dla Kranga. Szósty set. W tej chwili bardzo taki żywiołowy Colin Kranga. Dużo trafia. Zauważmy, że mało własnych błędów. Primorac jakby troszeczkę przestraszony tej szybkości Krangi. No musi sam zagrać. Musi. Ten błąd wykorzystał oczywiście. Tak
i ostrzejsza piłka. Zły odbiór i ostrzejsza piłka. Popatrzmy, trochę za wysoko zdążył. Tak, to trzeba podejść do piłki. To trzeba przewidzieć. To wszystko tak wygląda dość prosto. Czy przy komentarzu, czy przy oglądaniu. To nie jest takie proste. Pierwsza taka wyraźna pomyłka Kreangi z wygodnej pozycji. Czyżby pierwsze oznaki zmęczenia? Zobaczymy. A więc jednak chyba troszkę zmęczony Colin Kreanga poprosił o przerwę na życzenie. Przypomnę, przepisy mówią, że o przerwę na życzenie prosić może zawodnik lub jego opiekun. Jest coach, który ma prawo sędziemu zgłosić, lub zawodnik. Tym razem widzieliśmy, zawodnik podjął taką decyzję, a więc odczuł widocznie ten poprzedni set. A Primorac jak kot rozluźniający się. A po minucie wrócą do stołu. Ruszył znów, teraz szczęśliwie, widzieliśmy po taśmie piłka, ale przerwa wpłynęła na to, że uspokoił troszkę grę. Ten błąd widocznie go speszył. Równo 3-3, wykorzystany czas na życzenie i próbujemy obejrzeć dalej. Fantastyczne zagranie, widzieli Państwo znów. No, któraś to już sytuacyjna taka wymiana, popatrzmy. Ostre zagranie, zdążył, co prawda trafił w kant, ale znakomicie poszedł do tej piłki. Z odbiorem są kłopoty tego serwu backhandowego. Wspominałem, że dużo podań backhandowych gra Zoran Primorac, między innymi po to, żeby dostać wygodną piłkę później. Nie tak dużo zawodników serwuje backhandem i przeciwnicy troszkę gubią się momentami. Tu widzimy takie fragmenty złych odbiorów. Po taśmie, drugi raz po taśmie, a więc szczęście dwa razy uśmiechnęło się do Kreangi. Ale ta jego chęć zagrania mocno zasługuje na wielkie brawa. Podejmuje ryzyko trudnych piłek. Net, tak, wychwycony przez sędziów. I znów to, o czym wspominałem. Podanie takie zapraszające do zagrania. Skorzystał z tego Primorac, nie trafił. 4-6. Dobre miejsce odebrał teraz Kreanga. Szkoda, że nie trafił tej drugiej piłki, bo byłaby wzorowa akcja. Odebranie w ciało przeciwnika i następna piłka mocno w drugą stronę. Nie dokończył tej dobrze rozpoczętej akcji. I coraz większy doping publiczności, która wie, że ten set też jest bardzo ważny, że łatwiej będzie wygrać ich faworytowi w 6 setach niż w 7. Rewelacyjne zagrania, rewelacyjne. Obaj zawodnicy, brawa na stojąco, no. Tu obiektywna publiczność, znająca się na tenisie stołowym, przepiękna akcja. Bronił Primorac kilka razy, ale w końcu dobrze ustawiony Colin Kreanga skończył piłkę w widowiskowy sposób. Duża klasa. Znów przyjął taką wymianę mocnych piłek i znów lepszy Grek, który chyba troszkę lepiej czuje się właśnie w tej grze polegającej na kontratopspinach. Teraz obaj nie szczędzili sobie mocnych akcji.
Znakomicie wyszedł ciosem Colin Kranga. To jest bardzo mało czasu na zastanawianie się. To jest mało czasu na ustawianie rakiety. To jest po prostu wytrenowane. I to secie, takie wrażenie mam. 9-5 to jest duża przewaga. 9-5 wysoko w końcówce, wysoko. Ta przerwa na życzenie, przypominam, podziałała. Net. 5-9, trudna sytuacja dla Zorana Primorača. Wydawało się mistrzowski odbiór, a jednak Zoran Primorač zorientował się, był gdzie trzeba, popatrzmy, i takim krótkim flipem, nie ma to odpowiednika polskiego, flip, zagranie nad garstkiem, ulokował piłkę gdzie chciał. I moment taki przestoju Kreangi. 2 punkty odrobione, 9-7 serwuje Colin Kreanga. I doping. Teraz oszukał wyraźnie w tym słowa znaczeniu sportowym, oszukał. Inna rotacja, wydawało się, że odczyta to Primorač. Pomylił się, ważny moment. Uskrzydlony. Zagrał nadzwyczajnie i 3-3, 11-7 w szóstym secie dla Greka, 3-3 i on przystąpi do siódmego seta, mam takie wrażenie, z większą przewagą psychologiczną. Zoran nie bardzo wie, co się dzieje. 3-1 prowadził, już był w ogródku, już się witał z gąską, widział się po raz trzeci w finale Mistrzostw Europy, a teraz trzeba będzie wszystko zacząć od nowa. Wszystko od nowa i nie będzie łatwo. Troszkę jakby zagubiony Zoran Primorač. Mało tych forehandów, trochę miękko próbuje grać. No, jeżeli wytrzyma kondycyjnie Colin Kranga, może być niespodzianka. Decydujące momenty. Obaj rozluźniają się, tak, tutaj te napięcia mięśni są duże. Moment, w którym gra się te mocne piłki, powoduje usztywnienie, trzeba się rozluźnić. Zwyczajna, najlepsza piłka, jaką widzieliśmy tutaj na tych mistrzostwach, i ta piłka dla Krangi, jeszcze jeden atut dla niego w tej psychologicznej wojnie. Tak, taka wymiana ciosów od razu na początku seta troszeczkę ustawiła jak gdyby te akcje. No znakomicie tutaj Primorač, muszę powiedzieć, fantastycznie odbijał te piłki w rzeczywistości, w defensywie, choć to zabrzmi może trochę paradoksalnie, zawodnik, który uderza mocno, jest w defensywie, tak było, wygrał piłkę Kreanga. No ciekaw jestem, ciekaw. I szczęście, duże szczęście Colina Kreangi, no ale to się też liczy oczywiście. Zdobyczności nie są tutaj potrzebne. Niesłuszne, tego zawodnik nie umie zagrać. To jest oczywiście przypadek. Nerwy, bo też chyba nie do końca odczytał podanie przeciwnika Primorač. Myślę, że po następnej przegranej piłce weźmie czas Primorač, bo to jest już ostatni moment. Nie zdążył teraz. Widzieli Państwo, szukał tej akcji forehandem Colin Kranga, nie zdążył.
net, oczywiście powtórzenie podania. I znów próby po serwie z backhandu, zagrania bezpośredniego w ciało. Teraz troszkę szczęście się uśmiechnęło do Primoracza. Kantem rakietki odbił, widzieliśmy to, ale to znaczy, że się spóźnił. I zdążył, zdążył. Widzieli Państwo, czekał na ten forehand. Doczekał się i zagrał mocno. Wszystko w tym ostatnim secie jest oczywiście ważne, ale te dwa serwisy Krangi teraz mogą ustawić całą końcówkę. To już tak, to już są istotne momenty. A teraz szczęście wróciło do Krangi, kantem odbił Zoran Primoracz. Zmiana miejsc, 5-2 w połowie ostatniego seta, zmiana miejsc i ciężko, widzę, ciężko, ciężko. Zoran Primoracz nie bardzo wie, czy ruszyć ryzykować, czy trzymać się swojego tempa. A Krehanga rozluźniony, rozbiegany, znakomicie przygotowany fizycznie. Fenomenalne zagranie. Znów powtarzam to już któryś raz. Kapitalny backhand, zwłaszcza to wyprostowanie. O właśnie, wyprostowanie. W drugą stronę odbił piłkę, tam gdzie trudno dojść Primoraczowi z zamachem, mógł tylko odbić piłkę, nie zdążył. Bardzo dobre zagranie w tym momencie i to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Czas na żądanie, Zoran Primoracz. Odpoczynek, chyba tylko po to. Tu już nie ma specjalnie nad czym się zastanawiać. Tak, nie musi specjalnie słuchać rad. On to ma już wszystko wcześniej omówione. Teraz trzeba odpocząć. Dramatyczne momenty, zwłaszcza dla Primoracza we własnej sali, przy dopingu publiczności. No jestem ciekaw, co po tej przerwie. Miękko, miękko, trochę za miękko i niedokładnie w trzecim tempie. Jak gdyby nie dogrywał Zoran Primoracz. Teraz takie dosyć spokojne zagranie, w zasadzie bez wielkiej siły i skuteczne. Więc zmiana tempa. 7-3, dwa podania. Dobra sytuacja. I backhand, 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 jeszcze raz backhand. Bardzo dużo tych znakomicie ulokowanych backhandu zagrał Colin Krehanga w całym spotkaniu, w tym secie też. No blisko, być może ten backhand dowiezie go do wielkiego sukcesu. Paradoksalnie, moim zdaniem, po wygraniu czwartego seta, kiedy było 3-1, jakby Primoracz stanął. Piąty set był formalnością, pamiętamy. Szósty przegrał po walce, ale jednak cały czas prowadził grę i podobnie jest w tym decydującym siódmym secie. 8-3, teraz 8-4, ale to jest ogromna przewaga. Trzy piłki do końca, trzy piłki do wymarzonego finału. 4-8, tak jest. Dobre zagranie, teraz już ryzyko. Tu już nie ma czasu na odbijanie piłki. Trzeba ryzykować, obaj to wiedzą. Tak, przy tym wyniku, przy wygraniu trzeciego seta, coś się lekko wydarzyło. Nie wiem, czy pomyślał, że jest blisko, czy stracił siły, czy przyspieszył Krehanga, a może wszystko po trochu. Nie trafił, wygodna piłka, nie trafił, to już też trochę nerwy. Dwie piłki meczowe. Dwa podania, dwie piłki meczowe. Pierwsza znakomita odpowiedź. Ryzykowna, oczywiście jak większość tych piłek tu granych, ale pewnie zagrana, popatrzmy, tak. Troszkę źle ustawiony Krehanga, troszkę za szybko chciał zagrać. Teraz musi przemyśleć akcję, to ważny moment. A
coś nieprawdopodobnego. Parę akcji w swoim życiu widziałem, ale to, co tutaj obaj zagrali, to będzie powtarzane na pewno przez telewizję w kilku lub kilkunastu lub kilkudziesięciu krajach. To już było sporo cyrku i coś niesamowitego, jak odbili piłkę. Nie zdążył, tak, no widać, nie zdążył Zoran Primorac do genialnej piłki, którą wcześniej zagrali. Bohater tej piłki, Colin Kreanga, 4 meczbole. Pierwszy obroniony, ale potem będą dwa, albo jeden, albo dwa serwisy Greka, który już jest bardzo blisko finału. Jeszcze nigdy nie był w finale i teraz jest o pół kroku. Szczęście. Widzieli Państwo, Kant odbił jeszcze Zoran Primorac, ale już wysoka, wygodna piłka skończona przez Colina Kreangę. Duży sukces, wielki sukces dla tego już nie najmłodszego Greka. Dwa razy był w finale Zoran Primorac. Wydawało się, że u siebie, w Zagrzebiu, po raz trzeci jak trafi do finału, to pewnie wygra. Przedtem mu się nie udało i nie wygra, bo nie będzie w finale, podobnie jak Tamara Borosz zdobędzie medal brązowy, ale Grekowi ten tytuł się zasłużony niezwykle. Proszę przypomnieć sobie, 1-3 właściwie już było po meczu i w tym momencie Grek postawił wszystko na jedną kartę i oglądaliśmy nadzwyczajne widowisko, te ostatnie piłki, zwłaszcza w szóstym i w siódmym secie już ta ostatnia piłka zupełnie nieprawdopodobna. Tak, tempo, zwracam uwagę na tempo, jakie ostatnie te sety grał Colin Kreanga. Piąty, szósty i siódmy set w rewelacyjnym tempie jak na to spotkanie. Półfinał, ciężki turniej, końcówka turnieju. Chyba troszkę Primorac nie wytrzymał. Pełen uznania jestem dla Colina Kreangi. To waleczny, oglądany przez nas w kilku transmisjach zawodnik, ale tutaj wprost błysnął znakomitą formą i przygotowaniem. Przepiękne backhandy, szkoleniowe akcje. Zadowolony, no nie dziwię się, finał, wielki finał jutro. A z kim? Tego jeszcze oczywiście nikt nie wie. Pogratulował mu Timo Boll, który tam już wszedł do boksu, bo on będzie kolejnym półfinalistą i za chwilę rozpocznie się jego półfinał. Jak widzimy, z Austriakiem Schlagerem, to on będzie tutaj faworytem, ale przecież Primorac też był faworytem, a wygrał Kreanga, chociaż Timo Boll gra rewelacyjnie, nie przegrał jeszcze seta, to jest bez wątpienia osiągnięcie przy tych małych setach do 11 ogromne. Timo Boll za chwilę w drugim półfinale z Austriakiem Wernerem Schlagerem. A my spotkamy się po krótkiej przerwie reklamowej. I przed nami drugi półfinał, chociaż jeszcze wrażeń, mnóstwo emocji po tym pierwszym. Rzeczywiście oglądaliśmy przepiękne widowisko. Tak, to nieczęsto, szczególnie już pod koniec turnieju zdarzają się takie spotkania. Jestem pełen uznania dla obu zawodników, a szczególnie dla Kalinikosa Kreangi. No, znakomity pojedynek, zobaczymy, co pokażą teraz dwaj następni półfinaliści, Timo Boll i Werner Schlager. Młody i bardzo utalentowany. Widzą Państwo wyniki, no to właściwie one mówią same za siebie. Tutaj również w 1/8 finału spotkał się z naszym Marcinem Kusińskim, Timo Boll. Wszystkie swoje dotychczasowe pojedynki wygrał 4-0. Gra fantastycznie, fenomenalnie gra na tych mistrzostwach i nie tylko na tych mistrzostwach. Pamiętamy, jak przyjechał 4 lata temu do Polski na mecz Superligi w Warszawie na Torwarze. Rozgrywane spotkanie, 17-letni zawodnik gładko wygrał z naszymi, no dużo starszymi od niego zawodnikami, bardzo utalentowanymi i wtedy już utytułowanymi. I ta wielka kariera jest ciągle przed nim otworem. Tak, to jest młody zawodnik, spokojnie prowadzony, puszczony na głęboką wodę dość wcześnie, co prawda, ale nie wymagano od niego wyłącznie zwycięstw, grał bez stresu i teraz spłaca to, co w niego zainwestowano. W wielu turniejach wysoko, to co mówiłem, drugi na liście europejskiej, szósty na liście światowej, przeciwko niemu znany, choć mniej utytułowany Werner Schlager, czwarty na liście europejskiej,
a więc zawodnik ze ścisłej czołówki, poza Samsonowem i Waldnerem, którzy już odpadli, będą bez medalu, jeden z wielkich tego turnieju. No jestem ciekaw, czy taka żelazna gra Wernera Schlagera oparta o mocny topspin wystarczy na znakomitego technika mogącego odegrać każdą piłkę Timo Bolla. Popatrzymy. Nie pomylił się, dwie różne rotacje, dwa różne miejsca. Znakomicie zagrał Timo Bolla. Prosił za takie odbicie piłki niezbyt dokładne. Schlager. No, dwie piłki świetnie odbił, ale do tej trzeciej już nie skoncentrował się. Powinien ruszyć, bo to dwa tempa wolne. To jest trochę za dużo jak na Timo Bolla. Dobry odbiór podania. To będę pewnie podkreślał często w tej grze. To jest klucz do następnej akcji. Odbieram podanie dobrze i mam wygodną następną piłkę. To często się potwierdza. A teraz lekkie takie z półklęku zagranie. No bardzo ciekawie rozwiązana akcja. Tu podkreślam, w tej fazie turnieju i wcześniej lekko gra, bardzo tak swobodnie. Timo Boll, to świadczy o wielkiej klasie, o doskonałym przygotowaniu. Nie męczy się specjalnie, gra jakby od niechcenia, a wiemy, że to jest koncentracja, że to są długie miesiące treningów. Tak, w tej chwili Schlager nie umie znaleźć recepty. Ta lekka, ale ostra paradoksalnie, gra powoduje, że nie jest w stanie zagrać w dobrej piłki. Piękne odegranie. Troszkę jakby zaczął wchodzić w rytm Austriak. Ale wysoko. Już odskoczył Timo Boll. Nieudane zagranie. Forehand do tej pory silna broń Schlagera. No tym razem źle. Timo Boll w swoim stylu, nisko ręka, rotacja i uwaga przy każdej piłce. Pierwszy błąd dopiero pod koniec seta. Pierwszy błąd pod koniec seta i to z takiej backhandowej piłki, którą mógł trafić. Spokojny trener Niemca. A wszystko widzi, wszystko. Teraz takie dosyć oryginalne zagranie, podanie zawodnika austriackiego, rozczytane dokładnie przez Timo Bolla. Teraz się troszeczkę nadział. Przyznał się Werner Schlager, że zrobił met. Bardzo ładna postawa, sędziowie mogli nie zauważyć. Sędziowie w tenisie stołowym reagują na zawodnika, który zgłosi, że zagrał net. No to jest przyjemne dla oka w takim spotkaniu, że obaj szanują się i potrafią się przyznać do błędu. I łatwe zwycięstwo Niemca w pierwszym secie, jakby nieskoncentrowany Austriak, albo po prostu nie ma pomysłu. Przypomnijmy, jeszcze nikt tutaj nie wygrał na tych mistrzostwach z Timo Bollem seta. Jest klasą dla siebie i na razie nic nie wskazuje na to, żeby akurat Werner Schlager był tym zawodnikiem, któremu się mocno przeciwstawił. Byśmy tego bardzo chcieli. Byśmy chcieli oglądać taki półfinał jak przed kilkoma minutami, ale sporo wskazuje na to, że tym razem będzie to gra mniej wyrównana. Tak, w turnieju singlowym uściśle troszkę nie przegrał jeszcze. Nie przegrał jeszcze seta Timo Boll, co jest ewenementem przy tych krótkich, szybkich setach. W tej chwili bezbłędny. O czym myśleć Werner Schlager, bo tutaj nie zaczepił się w tym spotkaniu, mówiąc tak troszeczkę
po ping-pongowemu. Nie było walki, było kilka udanych akcji, ale to za mało. No musi przemyśleć i moim zdaniem agresywnie. Tylko to może przynieść sukces. Agresywna gra z obu stron, bo taka pozycyjna, techniczna gra moim zdaniem nie ma najmniejszych szans. Troszkę lekko gra Austriak. Tak jakby pogodził się już z tym, że nie można przymierzyć się do Timo Bolla. To oczywiście nieprawda. Nie ma zawodników, z którymi nie można wygrać. Wierzę jeszcze, że się obudzi. Ruszył, ruszył. Jego standardowa akcja. Długi serw i jeżeli przeciwnik zagra dość wolno, bardzo ładnie, po prostej. I ruszył. I troszkę ruszył. Tak trzyma jak... cały czas backhandzie, nie wiem co? I to jest też jakaś recepta. Oczywiście nie ma całą grę, ale kilka akcji. Na pewien fragment oczywiście i samemu musi jednak zagrać. To, że będzie grał w backhand przeciwnika, to troszkę mało. Musi grać ostro. Próbować wejść w taką właśnie kontrgrę. Wyjść ciosem. Ładnie zagrał teraz Austriak. Szczęście, szczęście, to się zawsze przydaje, to już mówiłem, potrzebne jest każdemu z tych zawodników. I takie miękkie odegranie przez Timo Bolla i szlager powolutku, powolutku zaczyna grać ostrzej. Znakomicie pomyślane, podanie znakomicie. Troszkę taki uspokojony Timo Boll nie zdążył do tego podania. Tak, widzieliśmy to przyspieszenie, jak potrafi na piłce Timo Boll przyspieszyć. Nie wszyscy zawodnicy to umieją. Dość prosty błąd. A więc spokojnie, spokojnie, powolutku Austriak zdobywa minimalną przewagę w tym secie. Nie doszedł, ale akcja znów wskazująca na chęć zaczepienia, czyli zagrania w pierwszym tempie ostrzej. Spotykali się w ciągu ostatnich 2 lat 8-krotnie. 6 razy wygrał Timo Boll, 2 razy szlager. No, ale na razie jest szansa na to, że ta walka się wyrówna, że będziemy oglądali wspaniały, a nie jednostronny tenis stołowy. 5-7. Tak, i troszkę szybciej wystarczyło zagrać, tak jak widzimy, zagrania Austriaka i Timo Boll popełnia błędy, jak każdy zawodnik, jak każdy człowiek. Ostra próba akcji, nieudana. I podaje teraz szlagier 8-6. Dobra sytuacja. Dobrze, teraz odbił 2 razy backhandem. Przytrzymany przez szlagera w backhandzie. Popatrzmy, nie otwiera gry forehandowej. Tu próba zagrania forehandem nieudana. Bardzo teraz pieczołowicie w ten backhand gra Austriak. Słusznie zresztą, bo zdobywa punkty. I popatrzmy, znów 2 tempa w backhand. Przemyślał pierwszego seta. Pierwszy setball obroniony, a więc już setball. Kilka piłek, kilka akcji dobrych i setball dla Austriaka. Dobre zagranie, zmieścił teraz swój topspin forehand Werner Schlager i 1-1. Po krótkiej przerwie reklamowej spotkamy się w 3. secie.
us in motion. Walnym tych mistrzostw Timo Boll już przegrał, czy przegra następne, przekonamy się za chwilę. Na razie 1-1, drugi półfinał, pierwszy fascynujący, Kranga zwyciężył 4-3 Primoracza, teraz troszkę takie tempo uśpione, inna gra, zupełnie inne style gry, ale trzeci set 1-1 i serwuje Werner Schlager. Tak, inna gra, mniej żywiołowości, więcej takich przemyślanych, taktycznych akcji. Tu widzimy Austriak trzyma w backhandzie, tak często w pierwsze tempo w backhand Niemca. Timo Boll jakby troszkę zdziwiony tym niezbyt skutecznym swoim backhandem, nie zagrał kilku forehandów, 1-1 i rozbiegał się Wernerschlag. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Musi Timo Boll troszkę sam zagrać, bo puszczenie Austriaka no nie będzie dobre. Tutaj miał Niemiec sporo szczęścia, bo to nie był dobry backhand, prawda? Nie wiadomo, dlaczego tak bardzo głęboko się cofał Schlager, żeby zagrać forehand. Tak, jakaś taka troszkę nieprzemyślana akcja. No i niedokładnie tutaj, co prawda nie trafił Werner Schlager dobrej piłki, ale niedokładne podanie Timo Bolla, troszkę jakby rozkojarzony. Być może ta ilość gier, którą no zagrał w tych mistrzostwach i w drużynówce, i w deblu, i w singlu, spowodowała, że troszeczkę próbuje grać ekonomicznie, nie szarpać się, no ale to przypomnę, półfinał, a więc bardzo ważny moment turnieju. Dość łatwa piłka, nie zagrał. Oczywiście dość łatwa, bo piłka po taśmie to jest piłka zawsze trudna, ale na tym poziomie zawodnicy sobie radzą, o czym przekonaliśmy się we wcześniejszym pojedynku. A tak 4-2. Ruszył, troszkę ruszył. To co mówiłem, musi sam zagrać. Znakomicie odebrane podanie. I to już w zasadzie wystarczyło, a więc ile drzemie możliwości w dobrze odegranym podaniu. Już drugi raz. Zaskakujące, tak. Zaskoczył go. Zaskakujący, długie podanie, ale to znaczy, że troszkę nie najlepiej nogi funkcjonują u Niemca. To trzeba przeskoczyć i zagrać. Zauważył to Austriak, zagrał drugie szybkie podanie, takie zaskakujące. No tym razem zdążył Timo Boll. Ale 4-6. Trzyma go w tej połówce backhandowej stołu. Zauważcie Państwo, żelazna konsekwencja. Jedno tempo w backhand, drugie tempo w backhand i dopiero ewentualnie później zagranie po długiej linii. Piękny kontra topspin, wspaniale zagranie. Kontra topspin backhand, tak jest. Znakomite, a więc mimo tego pierwszego seta, mimo bladego pierwszego seta, Werner Schlager pokazał tutaj kilka znakomitych zagrań. Ma czym grać z Timo Bollem. Skoncentrowany. I w backhand. To, co mówiliśmy przed chwilą. Ten backhand troszkę słabszy dzisiaj. Timo Boll. Wydawałoby się równa gra, a 9-5 dla Austriaka. 5-9. Znów akcja pierwsza w backhand, teraz poprawka nieudana, ale znów pierwsze tempo na backhandową stronę stołu. No to oprócz tego, że trzeba wymyśleć, to jeszcze trzeba zagrać. Próba zagrania w drugą stronę. No tak, próbuje coś zmienić. 9-7, dobra sytuacja dla Wernera Schlagera, ale musi coś wygrać.
błąd przy podaniu, za długie podanie na forehand, a więc tak jakby zapomniał o tym, co grał przed chwilą. Troszkę to dziwne, bo to końcówka seta, ważny moment. Cztery było. Szczęśliwie teraz doszedł do dobrej pozycji. Szczęśliwie, bo różnie może być w końcówce. I 8-10. Dwie piłki setowe. Szczęśliwe odbicie piłki teraz. Nieszczęśliwe oczywiście dla Szlagera, szczęśliwe dla Timo Bola, bo nie był ten serw zbyt dokładny. I 9-4, 10-10, a więc wszystko możliwe w tenisie stołowym. Wydawało się, że już w zasadzie Werner Szlager wygrał seta, a tutaj 10-10 i nic nie wiadomo. Zawahał się, tak, obaj zauważyliśmy to samo. Moment zawahania wystarczył, żeby stracić piłkę. Tu porażka, ewentualna porażka Austriaka na pewno zostawiłaby ślad. 9-4, nie wygrałem seta, to troszkę przybija, no ale w tej chwili ma set. Bardzo dobrze rozegrał teraz piłkę. Ale zwycięstwo Austriaka i to na pewno jest niespodzianka. On prowadzi 2-1 w tym drugim dzisiejszym półfinale. Mówiliśmy o tym, że być może Niemiec jest trochę zmęczony. On dzisiaj grał 4 gry, 2 deblowe, teraz drugą singlową. To jest zawodnik znakomicie wytrenowany, jednak cały ciężar gry w drużynie na nim spoczywał. Pamiętamy finał, świetne zwycięstwo nad Waldnerem. No i teraz... I teraz jakby przyszło trochę zmęczenia, może brak koncentracji, wszystko razem. Nie gra tak wspaniale, jak to oglądaliśmy wcześniej. Prawdopodobnie wszystko razem po trochu oczywiście, natomiast no rzeczywiście to jest takie lekkie przekleństwo wielkich zawodników. Gra w drużynówce, całe serce, całą siłę oddaje się do drużynówki, bardzo prestiżowe spotkanie. Może zbraknąć. To oczywiście jeszcze o niczym nie przesądza. Widzieliśmy już 3-1 prowadził Primorac, faworyt gospodarzy, ogromnie doświadczony zawodnik i przegrał. I przegrał, bo Greg Kranga, dla którego jesteśmy pełni podziwu, wygrał 3 sety pod rząd. I teraz serwuje Timo Bola. I on jakby zaskoczył Austriaka grając mu głęboko. Teraz jestem ciekaw, jak troszeczkę przyparty do muru Timo Boll spróbuje zagrać, bo do tej pory, jak powiedzieliśmy, wygrywał 4-0 w zasadzie bez większych dramatów, spokojnie, niedużo walki przeciwnicy mu zafundowali, a tutaj 2-1 dla przeciwnika i trzeba zagrać. Szczęśliwie po taśmie piłka wyszła, szczęśliwie oczywiście dla Timo Bolla. I w tym secie zdobywa przewagę. Znów do backhandu, pierwsze tempo w backhand, poprawka w backhand i jakoś nie może wyjść z tego backhandu Timo Bolla. Odbiór podania też w backhand. I później zagranie w kierunku backhandu, tym razem nie udało. A więc bardzo czytelna, wyraźna taktyka Austriaka. Zresztą słuszna, jak do tej pory prowadzi 2-1. Dość prosty błąd. Na środek stołu, takie niezbyt trudne i nie zaczepił Timo Boll, to jest rzadka sprawa, odbił piłkę, nie zaczepił. Tak, drugi raz podobnie,
chyba teraz, po taśmie. Tak, teraz szczęśliwe zagranie Austriaka, ale nie zaczepia Timo Boll, nie próbuje troszkę cofnąć szlagera. Tu widzieliśmy próbę i próbę od razu udaną, a więc gdzieś troszkę w podświadomości chyba zapomina o tym, że ma kąśliwe zagrania i z backhandu, i z forehandu Timo Boll. Pięknie odczytał to. Zrewanżował się podobnym backhandem. Werner Schlager bardzo ładnie rozegrał piłkę. Zaskoczył troszkę teraz w długi forehand. Tak, ładnie rozwiązał tę akcję. Czysto odbiła ze stołu, bo tak jakby troszeczkę nie do końca trafił ta przewaga Timo Bolla. Ale też w czwartym secie widać wyraźnie, że pewniej gra backhandem niż to było w poprzednich setach. Pewniej gra backhandem i taki troszkę już przyczajony do akcji. Popatrzmy, już rusza, już nie odbija piłki, a rusza. Nawet jeżeli teraz piłki nie dograł, to jest różnica w tempie gry. Tam trenerzy musieli wychwycić to, że jest troszkę za pasywny. Tak widać, już ustawia się, inna troszkę praca nóg, inny balans ciała. Prowadzi. Pięknie. Ładne zagranie. W ostatniej chwili ze zmianą kierunku. Bardzo trudno to odbić. Tak, popatrzmy. Nie wiedział w zasadzie do końca, gdzie zagra. Krótka gra, techniczne zagrania, mniej tych zagrań żywiołowych, więcej technicznych zagrań przemyślanych, ale nie zawsze to skutkuje. Setball. No, ładne złożenie się. Szuka tego forehandu, mimo niezłej gry z backhandu, Werner Schlager szuka forehandu. I jak trafi, to widzieliśmy bez szans Timo Boll, ale prowadzi, ma szansę wygrać tego seta 8 do 10. Niedograna piłka, spóźniony troszkę zamach. I 2-2. Trener to powiedział do kamery, żeby potem można było otworzyć spokojnie, sobie poukładać wszystkie te sety. 2-2, a więc nie ma takiego łatwego życia Boll. Z drugiej strony ten kryzys, który chyba nadszedł w drugim, trzecim secie, jakby przełamał. Jest bardziej ofensywny, bardziej agresywny. Gra dokładniej. Schlager jest to zawodnik taki typowo, że tak powiem, myślący. On swoją grę tak układa komputerowo, więc na pewno wyciągnie wnioski. Jeszcze dalej będziemy oglądali ciekawy pojedynek. Tak, tutaj jest poukładane w zasadzie wszystko. Troszkę słabiej grał Timo Boll, ale przyspieszył. Zaczął grać dokładniej. No i mimo dobrej gry Austriaka wygrał. Dość wyraźnie, mimo że do 8, dość wyraźnie przez całego seta prowadził. Nie wygląda na zdenerwowanego, nie wygląda na roztrzęsionego. Nie ma się co dziwić, parę pojedynków trudnych już zagrał, ale tak jak mówię, w tym turnieju dużego oporu jeszcze nie było w stosunku do Timo Bolla. Tutaj jest przyciśnięty 2-2. Walka zaczyna się jakby na nowo. To jest inna sytuacja psychologiczna. Piąty set. 2-2. I jak to zwykle w tym nowym sposobie liczenia, bardzo ważny set. Piąty.
Na pewno bardzo ważny był dla Primorasa. Gdyby tego piątego seta wygrał, no teraz może tylko siedzieć gdzieś tam spokojnie i zastanawiać się nad tym. Być może była to ostatnia szansa na tytuł mistrza Europy. Zaczął dobrze znów Werner Schlager w swoim stylu. Pierwsza piłka w backhand, potem dopiero otwarcie akcji. Spokojnie, dostojnie przymierza się do następnej akcji. Klasowy zawodnik. No tu zmieścił się teraz, to co mówiliśmy, nogi zaczęły pracować dużo lepiej niż dotychczas. Teraz takie sytuacyjne odbicia, niezbyt czyste, ale ładnie doszedł do piłki Timo Boll. Popatrzmy, jeszcze raz zagrał, tu chciał bronić pod cięciem. Werner Schlager, on umie to robić, tym razem nieudane zagranie. Czekał teraz, czekał, wyczuł zagranie Timo Bolla, był już z rakietką. To jest ważny moment, żeby odczytać troszkę zamiary przeciwnika. Powtórzenie. I próba takiego bardzo trudnego zagrania z niskiej piłki, nieudana. Starał się blisko przy stole zablokować Austriak. Nieudane trzecie zagranie. Za długo tego bloku tutaj było. Próba znów podobnie. Szybszy jest, szybszy. Wyraźnie szybszy Timo Boll. W tej fazie gry wyraźnie szybszy. Tym razem własną bronią się zastrzelił. Troszkę podjął ryzyko długiego serwu, natomiast trochę źle wymyślił następną akcję. Cofnął się i to wystarczyło. Ostro, ostro, za ostro. Ale uspokoił grę Timo Boll. Już znów jest pierwszy z akcjami. Troszkę jakby panował. Tak, popatrzmy. Bardzo ładna odpowiedź, nieudana co prawda, ale bardzo ładnie mierzona odpowiedź Wernera Schlagera. Nacisnął troszkę Timo Boll na Schlagera i zaczęły się błędy. I 7-4. Przyjęli obaj wymianę kontra topspinów, to już widzieliśmy wcześniej, ale tym razem szybciej skończono. Timo Boll ma trudniejszą piłkę. Bardziej rotacyjną, niewygodną do odegrania. Zastanawia się. Schlager musi coś wymyślić teraz, bo przegranie jednej z tych dwóch piłek może oznaczać przegranie seta. Jeszcze jest szansa. Na razie się udało. Tak, teraz bezpośrednio, co prawda długie podanie było i słusznie Boll zagrał, bo tu na odbijanie nie ma co czekać. Natomiast no musi wrócić chyba Werner Schlager do gry, przynajmniej dwa tempa w backhand i dopiero później zagranie w inną część stołu. Tak mi się wydaje. Piękny backhand, chociaż podanie to na stronę forehandową ryzykowne. Backhand taki na raz w zasadzie, popatrzmy. Tak, ale widział to, widział część odkrytą stołu. Bardzo ważne dwa wygrane podania. Jest szansa, nawiąże walkę. Takie kontaktowe punkty. I 8-7 dla Timo Bolla z prowadzenia 8-4. To zawsze trochę boli każdego zawodnika. Byłem blisko, a tutaj trzy piłki już przegrałem. Popatrzmy.
nie dograł teraz, nie dograł, wyraźnie zgubił się w tej akcji. Timo Boll chciał zagrać taką trochę sztukę do boku, techniczną sztukę, nie udało się, miał dość wygodną piłkę i 8-8. Niespodziewanie troszkę 8-8, a więc przyciśnięty Timo Boll popełnia błędy. Uskrzydlony, troszkę uskrzydlony Szlager dokładnie zagrał dwa razy, a nie dograł Timo Boll. Piąta piłka przegrana z rzędu. Poczuł swoją szansę Werner Szlager. 9-8. Zaryzykował. Dążył wrócić do kontra topspina. Znakomita piłka w wykonaniu Wernera Szlagera. I 6 punktów. 6 punktów, tak. 6 punktów pod rząd. Tak chwaliliśmy Timo Bolla, a tutaj troszkę przestraszony. 8-4 i sędziowie jakoś nie chcieli numerka przerzucić z następnym punktem. Oczywiście to nie koniec seta jest, ale to bolesne, bolesna lekcja. Ostro, teraz już bez żadnego zastanawiania się. Pierwsza piłka setowa obroniona, druga podaje Timo Boll, a więc cień przewagi. Tak, aż przysiadł teraz Austriak, włożył całą siłę w ten topspin. Topspin zwycięski w tym secie, a więc... Tak jak mówię, inna jakość walki. 3-2 i to Austriak jest bliżej finału, choć to przecież wielka niespodzianka. Timo Boll 1-0 w szóstym secie, ale prowadzi Szlager 3-2. I pytanie, czy Boll się podniesie. 8-4 prowadzi w piątym secie i przegrał. I przegrał. Ten set dość bolesny jest dla każdego zawodnika. Taka porażka jest bolesna w secie, w którym się prowadziło. Teraz jest sytuacja, jakiej jeszcze nie było. Nie może Timo Boll przegrać tego setu. Do tej pory miał prawo przegrać, prowadził 3-0, wygrywał 4-0, a teraz inaczej, jest inaczej, to on jest zagrożony i zaczyna popełniać błędy. Na pewno czuje swoją szansę Werner Szlager, znów wrócił do akcji w backhand przeciwnika i przynosi mu ona punkty. 3-1, 3-1. Skupiony, myślący chyba nad każdym zagraniem, jak gdyby rozluźniony nadal Timo Boll. Net, powtórzenie. Miałem wrażenie, że też był net, ale sędziowie widzą oczywiście lepiej. 3-2 Szlager i 3-2 w setach. Spokojnie gra Austriak, nadzwyczajnie spokojnie. To bardzo. Nie jest jakaś fenomenalna gra pod publikę, ale jest bardzo, bardzo precyzyjny, dokładny, wyrozumowany tenis stołowy. Tak, nie jest on taki wybuchowy, jak oglądaliśmy przed niespełna godzinką. Tutaj jest wszystko inaczej poukładane, ale popatrzmy, żelazna precyzja, dobry forehand i Timo Boll ma kłopoty. Teraz obaj ekwilibrystyczne rzeczy tutaj wyczyniali. Ostatnie zagranie, no myślę, że znów będzie pokazywane w wielu migawkach. Znakomity skrót. Popatrzmy. Topspin zupełnie i skrót. I nie mógł dojść do piłki biegnący Austriak. Ładna, ładna piłka w tym takim dość zimnym tenisie.
stołowym w tej partii żywsza akcja. I szczęście uśmiechnęło się do Timo Bola. Równo w secie, którego przypominam, nie może przegrać Timo Boll. Przegra, pożegna się z turniejem. To potrafi usztywnić każdego zawodnika. Szczęśliwa piłka teraz dla Wernera Schlagera. Przeprosił, niezbyt czysto piłka odbita po taśmie. I może przestraszyć się Timo Boll. Znakomite wejście w tempo, fantastyczne teraz, to co mówiłem, umie obronić podcięciem Werner Schlager wcześniej i akcja, kontrakcja w zasadzie, znakomity backhand, piękne zagranie, aż podniósł rękę w geście zadowolenia i zwycięstwa w tej piłce. I 6-4 było podanie, 7-4. Powoli, 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 być może zbliża się niespodzianka. To oczywiście obaj równi zawodnicy. Przypomnę, Boll drugi na liście europejskiej. Czwarty Werner Schlager. A więc blisko siebie. W tej chwili lepsza pozycja. Czas na życzenie. To jeszcze nie jest przegrany set, ale bardzo blisko Timo Boll. Trochę go tłumaczyliśmy, bo niezależnie od wyniku jest to wyjątkowo utalentowany zawodnik. Grał dzisiaj i w całym tym turnieju ogromnie dużo. Grał także w debla, którego mieliśmy nadzieję zobaczyć. Niestety przedłuża się ten singiel, a więc debla już nie zobaczymy. Wielka szkoda, strasznie nam przykro. Polacy przegrali, powiedzmy, przegrali 0-4. Z Niemcami, mają srebrny medal Błaszczyk i Krzeszewski. Sety były wyrównane, ale wszystkie cztery wygrali Timo Boll i jego partner z drużyny niemieckiej Kennert, a więc złoto dla Niemców, srebro dla pary Krzeszewski, Błaszczyk, wczoraj Błaszczyk zdobył złoty medal z Chinką, z Luksemburga, dzisiaj srebro z dwoma medalami wrócą nasi tenisiści stołowi. Z Mistrzostw Europy wracamy do tego kluczowego momentu półfinału Schlager Boll. 8-5. Widzimy i Schlager spokojny. Cały czas bardzo rozważna i wymyślona dobrze gra. Nadąża. Zdążył dwa razy teraz. Myślałem, że zaryzykuje trzecie tempo ostro. Bo tu już w tej chwili ważą się losy tego seta, a kto wie, czy i nie całego pojedynku. W trudnej pozycji Timo Boll. Jeszcze na tych mistrzostwach nie miał takiej pozycji w turnieju indywidualnym. Nie przegrywał. Wygrywał. Przerwa na życzenie. I teraz przerwa na życzenie. Schlagera. Tak, obaj się zastanawiają, co zrobić. Musi z siebie wyrzucić ten spokój. Niemożliwe, żeby nie przeżywał. Teraz 2-3 akcje, choć jest to taka troszkę zdawkowa rozmowa. Tu zawodnik sam wie, co się dzieje. Chce odpocząć, chce przygotować 2 akcje. Duża szansa, duża szansa. Werner Schlager jest przed dużą szansą wyjścia do finału. Do, przyznam się, nieoczekiwanego trochę finału. Odpadli Samsonow, odpadł Waldner, odpadł Seif. Tu chłopcy, którzy jeszcze mają szansę. Ruszył w pierwszym tempie Schlager, ale bezbłędnie odpowiedział Timo Boll. Podjął ryzyko, zagrał kontra topspin, trudną piłkę. Żadnego półśrodka, ostra odpowiedź. No jestem ciekaw. W
fantastycznie. Musi ryzykować. Nadzwyczajnie zagrał Niemiec. Wydawało się, że już jest punkt po stronie Austriaka. To było no, niesamowite. To zagranie Schlagera z backhandu było bardzo dobre. Znakomite. W zasadzie większość znanych mi zawodników odprowadziłaby tylko piłkę wzrokiem. A tutaj jakimś takim kocim sprytem Timo Boll odbił piłkę i wygrał bardzo ważny punkt w tej wymianie. I zaraz prosty błąd. No to tego nie spodziewaliśmy się. Na fali będący Timo Boll. Niespodzianka. Własne podanie, niedograna akcja z dość wygodnej piłki i przed szansą Austriak. Odejście z backhandu. Znów akcja na raz. Tak przeżywał teraz. Widziałem w oczach trochę strachu. To jest zagranie na raz. Wejdzie, jest dobrze. Nie wejdzie. Bez komentarza. I obaj teraz, obaj mają ciężką końcówkę. Cień przewagi, Austriak. Dość prosty błąd, wytrzymał to przy stole. Werner Schlager i piłka meczowa. Ani kroku się nie wycofał i wygrał piłkę po błędzie przeciwnika. I teraz ta jedna, jedyna akcja w głowie. 10-9, piłka meczowa. Coś niesamowitego. Dwa ostre tempa. Dwa bardzo dobrze ulokowane topspiny Wernera Schlagera. Odbite przez Timo Bolla i trzeciego tempa już nie dograł Werner Schlager. A więc 10-9 prowadził, miał dwie piłki wygodne, nie dokończył i teraz 10-10. Podaje Timo Boll. Taki niby spokojny pojedynek, a jednak nerwy. Za delikatnie, za ostrożnie, za pasywnie zagrał Schlager. Za pasywnie, troszkę przestraszył się jakby szansy. No powiem szczerze, że dość szczęśliwie, choć odważnie Timo Boll dwie ostatnie piłki. Teraz znów namysł. Set Boll, Timo Boll. Podcięta piłka, w zasadzie nic innego nie mógł Timo Boll zagrać jak odbić. I po tym już akcja wytrenowana, szybko, mocno, topspin. No tak, taka najprostsza w zasadzie możliwość. Podcięte podanie i ostro potem topspin. I po 11. Równo. Podjął ryzyko Timo Boll, grając długie podanie. Przyjął to Werner Schlager. Nie bał się zagrać ostro backhandem Timo Boll i nagrodzony zwycięstwem w tej akcji. I znów piłka setowa. Wspaniała odpowiedź, wspaniała, doskonała końcówka. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się w tej końcówce jakichś błyskotliwych zagrań, raczej żelazną konsekwencję, a tym razem obaj zagrali na granicy ryzyka. Obaj podjęli ryzyko. Schlager, żeby wygrać, Boll, żeby przetrwać. Znakomita końcówka. Boll udowodnił, że rzeczywiście jest talentem na miarę światową i talentem, jakiego dawno w Europie nie było, bo w grze, która mu się nie układa, w której nie jest tak dobry, jak był wczoraj, przedwczoraj, jak był w turnieju drużynowym, który jest troszkę, widać, zmęczony, nie jest już tak bez taki świeży, potrafił w końcówce zagrać fenomenalnie, a to cechuje tylko wielkich mistrzów. Nie mam wątpliwości, że to jest zawodnik ogromnej klasy. Teraz Austriak jest w trudnej psychicznie sytuacji, bo przecież już był o pół kroku od finału. Piłka meczowa, serwis i nie udało się. I teraz trzeba te wszystkie myśli odrzucić, przystąpić do ostatniego seta jakby zupełnie od początku. Nie jest to łatwe. Teraz to już oczywiście historia, chociaż to łatwo powiedzieć siedząc tutaj. Oni tam obaj pamiętają. Jeden przegrał prowadząc 8-4, drugi miał piłki meczowe.
siedzi to w zawodniku, ale to trzeba z siebie wyrzucić i teraz wrócić do tej konsekwentnej gry. Czy wystarczy? Szczęśliwie, szczęśliwie. Rozpoczął bardzo szczęśliwie Timo Boll. Zafunkcjonował teraz backhand Timo Bolla. To, co mówiliśmy, że była taka wachliwa sytuacja w niektórych setach. Nie najlepiej odbijał backhandem, a teraz wrócił szlager do tej gry, do backhandu i bardzo ładnie odegrał Timo Boll. Próbuje następnego miejsca. Zagrał forehand, nieudane i Timo Boll 3-0 odskoczył. No tak jakby dostał skrzydeł po tym wygranym secie. Zły odbiór, znakomite zagranie Timo Bolla, sytuacyjne odbicie przez Wernera Schlagera. No jestem pełen uznania. Tak, tutaj bardzo trudno jeszcze piłkę zagrał Timo Boll. Być może będzie to piłka psychologiczna, bo już było niedobrze, oczywiście dla Schlagera. A tak, jest jeszcze kontakt. Za miękko troszkę zagrał tą drugą piłkę. Widzieli Państwo, złożony do akcji Timo Boll poradził sobie. Tak, dominuje zdecydowanie Boll, chociaż no, trzeba wierzyć jeszcze w spokój Schlagera, że to jest w stanie przełamać, choć 5-1. I ta świetna gra od połowy szóstego seta Niemca musi w konsekwencji przynieść efekt. 5-1, a było już tak dobrze dla Austriaka. Teraz jednak odczuwa, wyraźnie odczuwa tę zapaść psychiczną, która musiała się zdarzyć po przegraniu szóstego seta. No, pamięta na pewno to, co mówiłem, że to zostaje w zawodniku. On to jeszcze gdzieś tam w podświadomości ma. Teraz się troszkę uspokaja. No będzie walczył, tu jeszcze będzie walka, ale w tej chwili znakomicie usposobiony Timo Boll. Nie można powiedzieć, żeby Austriak zagrał jakieś słabe piłki, wolne, grał mocno, ryzykował, nie trafił, ale odpowiedzi Timo Bolla były lepsze. Ale jeszcze, to nie jest decydująca przewaga. Tak, ale pierwszy, zauważyliście Państwo, inne tempo. Pierwszy jest teraz przy uderzeniu Timo Boll. Schlager jakby czekał troszkę, dopiero później reaguje. Zmęczenie, psychika. Akcja, ostra akcja, blisko stołu, wykorzystał. No ryzykuje, to jest ryzykowne zagranie. 3-6. Jest jeszcze kontakt. Nie trafił tym backhandem. Jak gdyby troszkę nie wierzył, że trafił. Tak, w drugim, trzecim, czwartym secie takie backhandy wchodziły w styl. Tym razem już nie trafił. I pobudzony wyraźnie Timo Boll. Odbiór w zasadzie już nie musimy komentować. Państwo to widzieli. Chyba nie podniósł się Werner Schlager po tym secie, gdzie miał mecz Bolle. Takie odnoszę wrażenie, tak. No teraz już jest brak kontaktu, jest wysoko. Jeszcze się gra, ale chyba już ten set jest rozstrzygnięty. Łatwa piłka, troszkę jakby odetchnął przy tym wyniku 9-3 Timo Boll. Oby się nie pomylił, nie takie rzeczy widział tenis stołowy już.
Sześć piłek meczowych, to niemożliwe. Najbardziej utalentowany w tej chwili europejski zawodnik na pewno jedną z nich wykorzysta. Wygrał dzisiaj Debla, zdobył srebrny medal w drużynie, no i wszystko wskazuje na to, że jutro stanie do meczu finałowego z Krangą. Meczu, który zapowiada się moim zdaniem fantastycznie. Będzie to wielkie widowisko, jeśli Kranga zagra tak, jak zagrał dzisiaj. Jestem przekonany i już w tej chwili zapraszamy Państwa jutro o 20:30 wielki finał Mistrzostw Europy. Młody Timo Boll i Greg Kranga. Boll wykazał tu ogromny hart ducha, wielkie doświadczenie, ma dopiero 21 lat, był już na przegranej pozycji, ale się dźwignął, pokazał w końcówce szóstego seta kilka fenomenalnych zagrań, które mu przyniosły mu sukces i w ogóle te dwa finały były naprawdę na znakomitym poziomie. Nic dodać, nic ująć. Zwykle półfinały są już takimi momentami zmęczenia. Zapowiedź właśnie jutrzejszego finału jest czasami ten poziom trochę niższy, a tu widzieliśmy znakomite mecze. Tu widzieliśmy w pierwszym półfinale żywioł, znakomite akcje, a tutaj przemyślane i też doskonale ułożone taktycznie spotkanie. Dziękujemy Państwu bardzo, zapraszamy jutro o 20:30 finał gry pojedynczej mężczyzn Kranga Boll. Dziękujemy za uwagę. Table Tennis European Championships with NEPAP. Look left.